To aż Frippi się zdziwił. Frippi to generalnie dobre szoty robi. Pozdro. Frippi to generalnie dobre szoty robi. Robię ten kwit, potem pik pik kartą. Bita na street, siema siemanko. Gadam se z fanką, chcemy na pewno. Ona to brylant, ja raczej się perłą. W ogóle rajdo dobre dzieja, za chwilkę. We wtorek robię dwa pierwsze treningi. Będę trenował w oficjalnej szkole Mameda Kalidowa. Będę z Mamedem miał styczność. Będę w Olsztynie trenował. Codziennie będę jeździł 400 km. 400 km będę jeździł. Patrzcie ten. Wykopowy Przemo. Sebek, nie wierzę, że wróciłeś do tego kłamliwego tucznika obudliwego. Ile razy już się gruba zaszukał. Nic nie robił, a kasę sam zgarniał. Paskudnik obrzadł. Pasożytniczy grubas. Makarniaka soloneza. I słuchajcie, również wyjdzie specjalny kanał do streamowania, gdzie będziemy mogli nagrywać nasze treningi. Będzie laptop, muszę laptop odzyskać od policji albo kupić nowego. Będzie laptop i normalnie będziemy streamować na tym nowym kanale nasze treningi. A jak go nazwiesz? Już jest, Igrzyska YouTuberów, to jest nazwane już. Kanał powstaje. I będzie laptop i normalnie jak będziemy jakiś zawodowy zawodnik trenował, no będę dojeżdżał. No trudno, ja się naprawdę poświęcam, całe dnie jeżdżę, dużo się dzieje w moim życiu, ale nie chcę wam się żalić. Jak ty byś trafił... Chcę wam pokazać, że się właśnie nie poddam, nie? Jak ty byś trafił pod rękę Kalidowa, to by było tak. I dalej leci. No tak będzie. Ciach. Ja pierdolę, nie? Jaki to jest kurwa kiep. I co, on będzie do Olsztyna zapierdalał ten, da? Na dwa treningi w ciągu dnia, 400 km. On był kiedykolwiek na jakimkolwiek treningu sztuk walki? Był już na takim treningu, czy na razie na Orbitreku na siłowni robi formę? Po takim treningu masz sanie jak chuj, nie chce ci się nic kurwa praktycznie. A masz jeszcze drugi mieć w ten sam dzień? Ja Igrzyska YouTuberów kurwa, no joni. Masnu. A ty, zobaczcie czy kocioł robi w ogóle. Jak tam jego forma, czekajcie. Nie mów, nie piszcie, że jestem u niego na streamie. Ej, zamówił, jakieś żarcie. No, poszło. Ciekawe czy zamówił tego. Pizzę pewnie. Pizza! Ja pierdolę. A słuchajcie, sprawdzimy czy ta pizzeria, w tej samej cenie pizzę. Pyszne. Urzędnicza. Urzędnicza 2. Gastruwa się odpala. Gastruwa już się odpala. Dobra, pizza. Capricciosa. Jest, widzisz? 24 zł. 24 zł jest, od razu z góry Capricciosa. Ja tą pizzę zamówiłem, u nich. Zapłaciłem 24 zł za tą pizzę. Tutaj macie screena, w sensie kwoty. Oni się wypierają, że tej pizzy u mnie nie było. Pyszny kontakt. Kontakt na mail. No i chuj. No i co zrobię teraz? Nic nie zrobię. Tu nie ma żadnej informacji, żebyś... Dobra, chuj. Dobra, kochani, no nie wiem. Nic nie zrobimy teraz chyba. Nic chyba teraz nie zrobię. Co mogę zrobić, kochani? Pomóżcie mi. No i co kurwa ten? I powiedzcie mi szczerze, co... Jezu... Nawet jak on tego nie zamówił dla siebie, to i tak, nie, to mam w piździe, nie chcę robić co chcę. Ale tyle pierdoli na tych streamach, to tutaj kurwa teraz zdrowe jedzenie, twarogi, jogurty. Chuj z tym, że to i tak... Dobra, nie będę nic mówił, nie? Po prostu niech dzieje się co chce. Ja kibicuję Rafonowi, żeby cię Rafon ujebał na biznes. Zobacz na co one wszystkie lecą.
się denerwuję, mów który, które mam wybrać ze wspólnych zdjęć. Budowa związku z tektury. Czekajcie. Daniel Magszaltiu zajebany, gdzie moja capricciosa zajebana, zamówiłem z podwójnym serem, potrójną szynką oraz smażonym boczkiem ze smalcem i gdzie ona miała być za 5 minut, a dopiero ketchup przyszedł, skandal, skończycie jak gruba RYBA 122 11 20 zł. Ja pierdolę, te dodajty są dobre, z konta Daniel Magical. Mówię, że deszcz nie spadnie, bo spadnie śnieg, ten i ta martwa natura, makulatura w mojej ręce, mała smula na pigułach, chciała zrobić sobie zdjęcie, co za bzdura, w małych kurwach chciałem dobić swoje serce, białe domy, złote w ręce, miałem zrobić tylko srebrne, dziś chcę topić tylko śnieg ten, miałem pozdrowić, ale nie chcę.